Dzień dobry, witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek ze wspaniałym człowiekiem. Poznaliśmy się niedawno. Zobaczcie, jaką piękną kobietę przyprowadziłem tutaj przed ekran. Pozdrówcie razem ze mną Anię, Anię Mazurczyk. Witaj Aniu. Witajcie, witaj Zygfrydzie. Witajcie kochani. Aniu, znamy się właściwie niedawno, poznaliśmy się, a ty mi powiedziałaś, że już od dłuższego czasu oglądasz nasze programy. Było to dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, że tak wspaniali ludzie też nas oglądają. Później zacząłem szperać w internecie, znalazłem ciebie na niezależnej telewizji i tak po nitce do kłębka podowiadywałem się tych informacji o tobie i ty jesteś dietetykiem klinicznym, tak określasz siebie, ale nie tylko. Zajmujesz się też innymi rzeczami, między innymi zarządzaniem myślą i kreowaniem rzeczywistości. Sobie tutaj zapisałem. To jest bardzo ambitne wyzwanie i od razu wpadasz do mnie w otwarte drzwi, więc jestem niezmiernie ciekaw naszej audycji dzisiejszej i porozmawiamy sobie o tym. Może na początku, tak to zawsze robię, prosiłbym cię, abyś się przedstawiła, jeżeli możesz, gdzie mieszkasz, w jakim wieku jesteś, jak to się stało, że zajmujesz się tymi rzeczami i tak dalej. No jest to takie fajne, sympatyczne. Jasne, witajcie kochani, witaj Zygfrydzie jeszcze raz. Tak, bo jak wspomniałeś, nazywam się Anna Mazurczyk i od wielu lat, bo od 2014 roku zajmuję się leczeniem przez jedzenie. To znaczy, to jest takie ogólnie pojęte, ale zajmuję się dwoma świętymi roślinami. A jedna z nich nie jest rośliną, tylko jest jednokomórkowcem. To znaczy, zajmuję się sokiem z trawy i jednokomórkowcem, czyli algą słodkowodną, chlorelą pyrenoidozą sorokinianą. Ale to jest coś, co jest moją pasją, uwielbiam to robić i robię to codziennie po kilka godzin. Natomiast druga rzecz, którą się zajmuję i jakby jest jedno z drugim się skleja bardzo mocno, to jest właśnie zarządzanie myślą i transformacja rzeczywistości. To znaczy, my kreujemy nasz świat poprzez nasze myśli. Więc to, co myślimy, a potem to, co mówimy, to się zaczyna dziać i możemy kreować wszystko to, co chcemy, wszystko to, co nam się zamarzy, tylko musimy być bardzo czujni, dlatego że w tej chwili, ponieważ energie na Ziemi bardzo mocno wzrosły, to nasze marzenia spełniają się i życzenia spełniają się bardzo szybko. I teraz jeżeli życzymy sobie i innym wszelkiej pomyślności, ale też wypowiemy te życzenia z głębi serca, z przestrzeni serca i jeżeli uwierzymy w nie, że tak jest, to te nasze życzenia, nasze marzenia zaczną się spełniać. Tylko musimy pamiętać o jednym. Musimy wypowiedzieć je z wszystkimi szczegółami, bardzo dokładnie, bo inaczej tam na górze mają poczucie humoru bardzo duże, także mogą nam zesłać nasze życzenie nie do końca takie, jakbyśmy chcieli. No i przez to możemy też transformować naszą rzeczywistość, czyli możemy ją zmieniać. I takie mamy życie, jakie chcemy mieć. I tak naprawdę nasza rzeczywistość, w której dzisiaj jesteśmy, zależna jest od poziomu i wysokości naszych wibracji, czyli częstotliwości. Jeżeli jesteśmy na wysokich wibracjach i mamy tą wysoką częstotliwość, to nasze życie jest piękne i pomimo tego, że z zewnątrz przychodzą do nas różne informacje, czasem całkowicie niepozytywne, gdzieś tam próbują nas zahaczyć, żebyśmy się bali, cały czas żebyśmy się bali, to jeżeli podnosimy te nasze wibracje i utrzymujemy je na wysokim poziomie, to żyjemy w szczęściu pomimo wszystko. Także tym się mniej więcej zajmuję, no ale główną moją działalnością jest leczenie poprzez jedzenie, czyli po prostu pożywienie, czyste pożywienie, które pożywienie daje życie, posiłek daje siłę, więc coś takiego powinniśmy codziennie do naszych organizmów wkładać. No, dzisiejszy odcinek będzie o oczyszczaniu. Tak, no wiesz, powiem ci, to jest bardzo fajne, Aniu, że masz taki szeroki wachlarz zainteresowań. Fajnie jest mieć jakiś zawód i zajmować się czymś dokładnie i być w tym specjalistą.
pojawiają się teraz wspaniali ludzie, którzy potrafią kilka rzeczy połączyć w jedno. Jeżeli zdrowe jedzenie bądź zajmowanie się tym na taką szeroką skalę, żeby pomagać innym, wspierać ich i jednocześnie zajmowaniem się na przykład transformacją rzeczywistości i tym robieniem na takim zaawansowanym poziomie tych marzeń, kreowaniu tych wszystkich marzeń, no to dla mnie to już jest naprawdę coś wielkiego, co udało ci się jakby pod jeden parasol wprowadzić. No jest to piękne, to jest naprawdę super. Ale to jest tylko dlatego, że jeżeli zajmuje się czystym pożywieniem, wysokowibracyjnym pożywieniem, to ono samo zmienia struktury komórkowe naszego ciała. I teraz możemy sobie wyobrazić, że jeżeli mamy czyste pożywienie pełne chlorofilu, a chlorofil powstaje w procesie fotosyntezy ze słońca, w związku z tym mamy tą energię słoneczną w sobie. I jeżeli ta energia słoneczna w nas jest, my zaczynamy świecić na zielono. A możemy też zacząć świecić na żółto czy tam na biało, ale faktycznie podnoszą się nam wibracje, dlatego że między innymi zielona żywność powoduje, że wzmacnia się produkcja w naszym organizmie serotoniny, wszystkich hormonów szczęścia i dlatego my mamy po prostu wysokie wibracje, dobrą energię i możemy też zarażać i tworzyć pandemię dobrej energii. To by było dobre. No to by było superancko. No a dlatego dzisiaj... Dlatego jedno się łączy. Tak, dokładnie. A dzisiaj żeśmy się tak zdzwonili, bo już wczoraj do mnie pisałaś i dzisiaj żeśmy się zdzwonili z takiego powodu, który jakby nie należy z nim zwlekać, ponieważ myśmy mieli od paru dni zjawisko tak zwanego piasku Sahary i naraz wszyscy zaczęli kaszleć, mieć różne niewydolności i tak dalej, i tak dalej. Myśmy z Krystianem w nagraniach pokazywali, w jaki sposób takie rzeczy się robi, ale to jest jakby tylko kawałek tej całej tajemnicy, którą oni nam tutaj serwują i na różne sposoby wysyłają do nas toksyny. Robią to poprzez smug chemiczny, robią to poprzez zmianę pogody, poprzez harpa, poprzez... pięć i literka G na końcu i różnego rodzaju preparaty, które nam spadają na głowę i między innymi właśnie przez ten orkanowy nadmuch powietrza i określane to jest piaskiem Sahary. Mam tu nagranie dzisiaj z rana od Sławka Archackiego, ja wam go puszczę i na ten temat zaraz będę rozmawiał z Anią, ponieważ to była idealna kobieta, która może tutaj na ten temat powiedzieć, jak właśnie przeciwdziałać temu wszystkiemu. Posłuchajmy tego nagrania. Cześć, cześć, Zygfried. Słuchaj, dostałem informację z Monachium od Izabeli, że nad Niemcy naciąga kolejna fala piasku z Sahary. Tak podali tam w Monachium w pogodzie. Także sprawdź pogodę. Nie wiem, czy zdążę zrobić na ten temat jakiś program, żeby ostrzec ludzi, ale oni dalej będą sypać. Ale sprawa jest tego typu, że po tym, co tam było w Monachium i za do tej pory, i tam mnóstwo ludzi ma suchy kaszel, sporo ludzi się rozchorowało. Także mówię, no oni tam faktycznie, tam są po prostu, nie wiadomo jakie dziadostwo tam jeszcze w tym wszystkim jest, oprócz tych metali. Hej. No, to jest Sławek Archacki. Ja tutaj miałem telefon, muszę sobie powyłączać te wszystkie urządzonka, ponieważ zakłócają nam troszkę. To jest niby, że tylko na Niemcy, ale to nie tylko na Niemcy, to chodzi głównie o Europę. Przychodzi to tutaj do nas i dobrze by było, żeby mieć sposób na to. Ostatnio żeśmy mówili, że idealnym sposobem jest zeolit częstokroć zmikronizowany, bo lepiej wchodzi w komórki ciała,
to jest odwrotność procesu wielkopiecowego, czyli on te wszystkie metale ciężkie w ciele znowu łączy się z nimi jako ruda metalu i jest to wydalane z organizmu. Jest ale szereg jeszcze innych rzeczy, o których nam teraz powie Ania, ponieważ jeżeli nadciąga ta fala, najlepiej zapobiegać niż leczyć. Jeżeli się wcześniej o tym wie, to jest to dużo lepsze niż po fakcie. Więc Aniu, ja Tobie oddam głos. Jakie preparaty są dobre właśnie na coś takiego? Tak, właśnie tutaj chciałam się odnieść do tego ostatniego opadu, który był, bo widziałam mnóstwo filmików na temat tego, jak ludzie zbierali z samochodów te opady właśnie z tego piasku Sahary i jak później z magnesami przyciągali właśnie, tam przyciągały się jakieś drobinki, zapewne jakichś tam metali, tak? Proszę Państwa, więc nas to też nie ominęło tutaj na południu Polski, bo ja mieszkam na południu Polski. Myśmy mieli pewnego poranka zasypane samochody właśnie taką mazią, ale to nie był jakby piasek, chyba że tak drobny piasek, że on się zamieniał w muł. I to faktycznie ludzie nie mogli doczyścić, ja też nie mogłam doczyścić mojego samochodu. Ale najgorsze jest to, że w tym czasie właśnie mój syn poszedł do szkoły i on ma dosyć daleko do przystanku, później do szkoły. I wiecie co, wrócił z tak ogromnym kaszlem, tak potwornym kaszlem, że po prostu chłopak myślałam, że wypluje płuca. I trwało to dzięki Bogu, że mam chlorellę, dlatego że trwało to 2,5-3 dni tak naprawdę, 3 dni i gość jest wyleczony. Natomiast wiem od moich klientów i dzwonią do mnie bez przerwy, jeszcze od tego długiego czasu, nie wiem, czy to był 16 czy 17 marca, ale dzwonią do mnie cały czas, że kaszlą, że nie wiedzą, co mają zrobić, żeby po prostu, i dlatego im polecam zwiększyć dawkę chloreli pyrenoidozy, ale za chwilkę do chloreli przejdziemy. Chciałabym tylko jeszcze powiedzieć, że znalazłam gdzieś, dotarła do mnie wiadomość, co prawdopodobnie było w tym piasku Sahary. I tylko to jest wiadomość niepotwierdzona przeze mnie i niezbadana własnoręcznie, ponieważ ja wszystko sama badam, zanim o czymś powiem. Natomiast jest duże prawdopodobieństwo tego, że był tam CES-137. To jest taki radioaktywny pierwiastek, który na powietrzu bardzo szybko pokrywa się ciemnym nalotem i ten CES, on tak naprawdę występuje w wypalonym paliwie jądrowym. I tutaj mam nawet, znalazłam, co to jest ten CES-137 i on faktycznie powstaje w różnych osadach w wyniku opadów promieniotwórczych o zasięgu globalnym, będących skutkiem próbnych wybuchów jądrowych przeprowadzanych w atmosferze w połowie XX wieku oraz awarii nuklearnych, przede wszystkim w Czarnobylu. To jest informacja z Wikipedii, nie lubię z Wikipedii, ale faktycznie tutaj tą informację znalazłam. I dopuszczalne roczne doustne wchłonięcie radiocezu 137 CS zostało określone przez EPA na 3,7 MBq, to są ich tam oznaczenia. Więc my nie wiemy, ile, po pierwsze, nie wiemy, czy to było w tym piasku Sahary. Jeżeli było, to nie wiemy, ile tego było i ile osób zaczęło po tym po prostu chorować. I teraz co się stało? Tak jak mój syn, który wrócił do domu z tak potwornym kaszlem, na następny dzień po prostu nie mógł iść do szkoły z tego względu, że nie mógł oddychać. I ja zareagowałam natychmiastowo sokiem z trawy i właśnie chlorelą pyrenoidozą. No i okazało się, że po 2,5 dniach po prostu wyleczyłam chłopaka. Natomiast kto ma dostęp do takiej chloreli czystej, która faktycznie usuwa metale ciężkie z organizmu, to jak najszybciej zalecam, żeby ją zjeść w odpowiednich ilościach. To wiecie, nie Państwo, to wierzę Zygfrydzie też, to nie jest tak, że w każdych ilościach można jeść chlorelę. Tutaj trzeba odpowiednie dawkowanie ustalić do tego, żeby ona była właśnie działająca jako usuwacz tych metali ciężkich. Także jeżeli chodzi o ten piasek pustyni, czy jak to ktokolwiek nie nazwiemy jakkolwiek, to trzeba działać od razu.
Także jeżeli coś takiego do nas idzie, no to faktycznie powinniśmy być zabezpieczeni i już powinniśmy sobie gdzieś to tam w zapasie mieć, tak samo jak właśnie ten produkt, o którym wspomniałeś. No także wszystko, co usuwa metale ciężkie z organizmu, może za chwilkę powiem, jak to chlorella robi, w jaki sposób, żebyście Państwo też wiedzieli, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że w internecie jest dużo niedopowiedzeń. Są też specjalnie wprowadzane dezinformacyjne wiadomości na temat chlorelli po to, żeby ona, no wiadomo, nie pomagała w leczeniu ludzi, tak, żeby nie usuwała tych metali ciężkich. Ona także oczyszcza szyszynkę i nie pozwala jej zwapnieć, a więc to nasze trzecie oko będzie bezpieczne. Chlorella zawiera tak duże ilości odżywczych substancji, między innymi białka, ale też chlorella growth factor, to jest taki czynnik, który pozwala odnawiać się komórkom kilkakrotnie szybciej niż normalnie się odnawiają. Ale główną funkcją chlorelli jest jej oczyszczanie i ona oczyszcza nasze organizmy z metali ciężkich, z toksyn polekowych, z pestycydów, z fungicydów, z wszystkich paskud, które są w jedzeniu, które są w wodzie i które są w powietrzu. Usuwa też opady radioaktywne, to znaczy te metale czy szkodliwe substancje, które pochodzą z opadów radioaktywnych. Usuwa też pozostałości radioaktywne w nas, jeżeli my ulegamy naświetleniu, na promieniowaniu. Także jest to jedna z najważniejszych roślin, do których mamy dostęp i z których powinniśmy korzystać. Tylko jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Sama chlorella, ponieważ jej główną funkcją jest oczyszczanie i jest oczyszczanie zbiorników wodnych, a my jesteśmy zbiornikami wodnymi dla niej, to ona sama musi być czysta. Czyli nie może być to chlorella odławiana naturalnie z jeziora, ponieważ co ona zrobi z tym jeziorem? Oczyści z metali ciężkich, z toksyn i potem wypuści to wszystko w nas. Dlatego ta chlorella powinna być absolutnie czysta od metali ciężkich, między innymi rtęci, ołowiu, kadmu i innych metali, ale też taką chlorelę warto znaleźć, która ma certyfikaty na czystość od tych metali ciężkich. Jeżeli producent jest w stanie powiedzieć, kraj produkcji, jak to było produkowane, w jaki sposób i te certyfikaty wskazać, to wtedy taką chlorelę możemy jeść. No i ważne jest, żeby to nie była chlorella vulgaris, bo ta z vulgaris znaczy zwyczajna, ona jest dla zwierząt, a ważne, żeby ta chlorella była właśnie specjalna odmiana Pyrenoidoza sorokiniana. To jest taka chlorella, która jest dla ludzi najbardziej wartościowa. No i ona zacznie działać, czyli zacznie usuwać z nas metale ciężkie, toksyny, pestycydy, więc my będziemy po prostu zabezpieczeni. Musimy pamiętać, że jeżeli mamy 40 parę lat, to przez całe 40 parę lat zbieraliśmy te toksyny do naszego organizmu. Chwała Bogu, jak się gdzieś tam żywiliśmy na działkach u dziadków, tak jak ja, że całe lato, jesień i wiosnę na działce, no ale jeżeli nie, jeżeli ulegliśmy amerykańskim batonikom i innym dobrodziejstwom, no to możemy przypuszczać, że jesteśmy zawaleni toksynami i pasożytami, a to jest już w ogóle na osobny odcinek pasożyty, a dzisiaj się skupimy tylko na tym oczyszczeniu z metali ciężkich, bo jeżeli lata w powietrzu to, co lata, a jeszcze te białe pasy, o których Państwo wszyscy wiecie, tak, to nie są przez przypadek białe pasy na naszym niebie, w związku z tym to też wszystko wdychamy, to jest też wszystko w ziemi i tak dalej, także trzeba mieć pożywienie czyste od metali ciężkich i od toksyn i sami musimy się oczyszczać. Mhm. Jak ja tak słucham Cię, Aniu, to Ty mówisz to z taką pasją. Ja widzę, że Ty po prostu kochasz to, co lubisz i to, o czym mówisz, to jest właśnie ta właściwa droga. Jeżeli człowiek odkryje coś w sobie, że chciałabyś to, masz parcie, żeby to na zewnątrz wydostać, to człowiek, zupełnie inna energetyka za tym stoi, tak? No jest to niesamowicie. Mógłbym Cię słuchać pół godziny i nic bym Ci nie przeszkadzał, ponieważ to z Ciebie jak źródełko tryska. To jest pięknie. Ty powiedziałaś, że zajmujesz się również tak zwanymi zielonkami, tak? Więc powiedz może coś na ten temat. Czym są zielonki, jak działają i jak Ty je po prostu przygotowujesz?
Oczywiście. Zielonki to jest taka moja nazwa robocza dla tych dwóch roślin, którymi się zajmuję. Jedna to jest właśnie chlorella perennoidosa, więc o niej już powiedziałam, ale druga to jest sok z trawy. Ale to nie jest sok takiej zwykłej trawy, tylko jest to sok z trawy zbożowej, z trawy jęczmiennej. No i mamy na rynku oczywiście bardzo dużo młodego jęczmienia. Tylko jaka jest różnica między młodym jęczmieniem wysuszonym, zmielonym, a sokiem z trawy? Jest absolutnie kolosalna. To znaczy jest taka sama jak między marchwią w całości, a wyciśniętym sokiem z marchwi. To znaczy tak, my, ponieważ jesteśmy ludźmi, a nie jesteśmy krowami, nie jesteśmy baranami i nie pasiemy się na łąkach, no my nie możemy zjeść trawy, dlatego że nie mamy takiego enzymu, który się nazywa celulaza, do trawienia celulozy. W związku z tym ta trawa u nas zostaje niestrawiona i przechodzi przez układ pokarmowy, dochodzi do jelit i tnie kosmki jelitowe, powodując wrzody. Więc mielony jęczmień nie, bo kto tam je zielony, mielony jęczmień, suszony mielony jęczmień, to potem trafia do mnie, żeby wyleczyć jelita właśnie chlorofilem. Więc co jest dobrego z tej całej trawy jęczmiennej? Najlepszy jest wyciśnięty sok z trawy jęczmiennej, a nie zjedzona ona w całości. Obojętnie czy jest mielona, czy jest na żywo, to ja jeszcze nie widziałam nikogo, żeby się pasł na łące. Chociaż jak byłam mała, to sama brałam takie źdźbła trawy i wysysałam z nich sok. Pewnie pamiętasz, Zygfryd, ty też tak pewnie robiłeś. Zgadza się, wszyscy to robiliśmy. Wszyscy to robiliśmy, a dlaczego? Bo natura jest po prostu naturą. My idziemy naturalnie do zielonego, a dzieci są najbardziej zbliżone do natury, tak? I są bardziej z naturą. No i teraz co? I ten sok z trawy jęczmiennej, który jest wyciśnięty, no to powinniśmy od razu wypić. Chyba że może być przygotowany w formie wysuszonej. W bardzo niskiej temperaturze, 30 stopni Celsjusza, można wysuszyć ten sok z trawy i mieć go potem na cały miesiąc. I jeszcze jest bardzo ważne, gdzie ten jęczmień rośnie. Bo jeżeli rośnie w glebie, która jest zanieczyszczona pestycydami, chemikaliami, to one idą w trawę, a potem idą w sok. Ale jeżeli trawa jęczmienna rośnie na glebie pełnej minerałów, mikroelementów, która jest zaopiekowana, którą właściciele tej gleby się opiekują na co dzień, to wtedy te rośliny mają full power, one mają po prostu całą moc. No i później trzeba szybko taką trawę ściąć, wycisnąć z niej, wysuszyć w 30 stopniach, i później mamy gotowy produkt do tego, żeby sobie codziennie robić taki, to jest taki prosty, praktyczny program. Sypujemy, bierzemy szklankę wody, sypujemy łyżeczkę kopiatą proszku jęczmiennego suszonego soku, szejkujemy i mamy w 15 sekund przygotowany koktajl życia, bo to jest koktajl życia. To jest po prostu wszystko, co jest najlepsze w tym soku z trawy. Dlatego konie są pełne siły i tak wyglądają. Przecież one jedzą trawę. Tak samo krowy jedzą trawę, tak? My nie możemy jeść trawy, ale możemy brać z niej to, co najlepsze, czyli wyciśnięty sok. Tak, i ty jesteś najlepszym przykładem tego, że w tobie jest życie. Już sam fakt, w jaki ty to przedstawiasz, w jaki ty się tu prezentujesz. No, jesteś piękną kobietą i to dlatego, bo wprowadzasz do ciała życie. A my nauczyliśmy się wrzucać do żołądków jak do śmietnika, jak do kosza na śmieci, a to nie tędy droga. W Niemczech są dwa określenia na jedzenie. Mówi się Lebensmittel albo Nahrungsmittel. Nahrung to jest pożywienie, a Lebensmittel to są środki do życia. I to jest ta różnica. Jeżeli w tym, co zjadamy, będzie po prostu życie, a nie uśmiercona forma, no to będziemy zawsze to życie przyswajać i emanować nim na zewnątrz. Zresztą teraz jakbyśmy tak wzięli, bo ja mam też tą maszynkę, którą sobie z inspiracji, kurczę, zawsze jak ją chcę, to mi tu gdzieś umyka, taki bagnecik od tego Marcina Bustowskiego. Nie wiem, gdzie to zawieruszyło. Do mierzenia pestycydów, tak, w środku. I azotynów, tak. Zgadza się. To niemalże w każdym coś jest, tak? Ja myślę, jakby do tych sieciówek polskich wejść, no to
jak wejdziesz tak w tył zwrot i znowu na zewnątrz. Ale to jest prawda, jak ja chodzę do sklepu, to słuchaj, jak ja idę do sklepu, żeby coś kupić, ponieważ ja jem bardzo duże ilości zielonej żywności, codziennie wypijam litr soku z trawy i zjadam chlorelli, zjadam około 60, albo też jest chlorela w proszku, więc można ją sobie zrobić w koktajlu, więc też tak samo pół litra chlorelli, litr jęczmienia. I co to robi? To powoduje, że ja nie mam uczucia głodu w ogóle, dlatego że to zaspokaja głód moich komórek. Więc ja nie mam potrzeby, żeby się wszystko pchało do mojego brzucha, dlatego że ja żyję po prostu tą energią, która jest w tych roślinach i tymi aminokwasami, mikroelementami, minerałami, witaminami, enzymami żywymi i tak dalej. Więc jakby po prostu to wszystko we mnie jest i to komórki moje dostają na śniadanie, obiad i kolację. Ale jak idę do sklepu, żeby coś kupić, bo przyjeżdżają goście, nie będę ich przecież karmić tylko jęczmieniem i chlorelą, chociaż do mnie nie przyjeżdżają na kawę, tylko na sok z trawy. Wiesz jak to jest, zamień kawę na trawę, nie? Tak, tak, wow, ale super. No, ale wiesz, ile ja zaoszczędzam pieniędzy na jedzeniu, bo nie kupuję tego jedzenia, co jest w sklepach, bo już nie mamy jakby, ja mieszkam z synem, w związku z tym on jest od 7 lat na zielonej żywności, ma 15 lat gość, wyleczyłam go tym z anemii, astmy i alergii. Słuchajcie, anemię to moja córka miała i ją wyleczyłam z anemii, a on miał astmę i alergię, więc moje dzieciaki jako pierwsze poszły do wyleczenia zielonkami, no i to było kilka lat temu, no i od tego czasu, dlatego ja właśnie tym ludziom pomagam, bo jak ja widzę te rezultaty na mojej rodzinie, później na mnie i na innych, no to po prostu wiecie, co jest skrajnym egoizmem? Zostawiać taką wiedzę dla siebie. Tak, po prostu trzeba się tym dzielić. To jest no prawda, ja też tak widzę. Można zaoszczędzić dużo pieniędzy na tym, żeby nie kupować tego zatrutego jedzenia, które mamy w sklepach i być zdrowym i żywym. Wiesz co, Aniu, ja zauważyłem kiedyś, że jeżeli mamy jakąś wiedzę i ta wiedza naprawdę działa i czujemy się z tym dobrze, żeśmy tą wiedzę posiedli, to zatrzymywanie tej wiedzy spowoduje, że ona kiedyś najzwyczajniej spleśnieje. Zobacz te regały u mnie. Tam jest mnóstwo wiedzy, ale naprawdę zaawansowanej. Jeżeli uda mi się coś odkryć, coś przyswoić sobie i to działa, to ja bardzo chętnie jestem anteną. Niech to idzie w świat, bo energia w ruchu powoduje, że ona się rozrasta i wraca w niesamowitych ilościach z powrotem. Także my, jak to się mówi, przekazując, tak naprawdę my mnożymy tą wiedzę. Ona nie jest, bo nas uczyli zatrzymywać dla siebie, żeby ktoś inny, to wtedy ma się przewagę. Właśnie odwrotność jest tym, powoduje to. Jak wyślemy to na zasadzie rezonansu, jakby echo od lasu i idzie z powrotem i zasila nas to. Więc tutaj przekazywanie, określenie dzielenie się wiedzą zamieniłem na przekazywanie, bo jak człowiek się czymś dzieli, to się rozdzieli. Wyobraź sobie teraz, masz faceta i po prostu masz z nim intymne stosunki i tak dalej, jakbyś z tym chciała podzielić się z innymi, tak? Nie jest to dobre, bo pewne rzeczy należą po prostu tam, gdzie one miały miejsce. To wtedy człowiek się nie porozdziela. Natomiast w tym wypadku, jeżeli będziemy tym przekaźnikiem, to świat będzie coraz lepszy. Zresztą zobacz, co się dzieje w tej naszej przestrzeni alternatywnej. Tyle pięknych informacji się pojawiło i to pole morfogenetyczne zmienia kompletnie struktury, czyli ta tak zwana w takim szerszym zrozumieniu księga Akaszy. Tak? No to jest po prostu... Ja cały czas mówię, Aniu, że my żyjemy w czasie, w którym dzień w dzień dzieją się wielkie cuda. Jest takie przekleństwo japońskie, obyś żył w ciekawych czasach. I to jest naprawdę przekleństwo, bo dla nich jest święty spokój najważniejszy, czyli po prostu, kiedy nic się nie dzieje. A my żyjemy w takich czasach, że właśnie tak jak mówisz, codziennie coś się dzieje. I teraz od nas zależy, jak my będziemy reagować na to. Czy my będziemy się bać, wtedy obniżamy wibracje swoje i całej Ziemi. Czy my będziemy dzielnie trwać przy podwyższaniu tych wibracji? Czy my będziemy oglądać, słuchać programy, które nam podnoszą
podnoszą wibracje, czy my będziemy myśleć dobrymi myślami, czy będziemy bez sensu powtarzać te informacje, że coś się stanie złego, to się stanie złego. I wiecie Państwo, wiesz, Zygfrydzie, co chcemy, tak będzie. I co mówimy, co myślimy, tak się stanie. Dlatego jeżeli nie zmienimy tych swoich myśli, nie zmienimy sposobu mówienia, wiecie, masz tutaj jednego gościa, który się zajmuje w ogóle słowami i dwóch już teraz mam. Tak, które coś znaczą. Dla mnie jest bardzo ciekawe słowo bezpieczeństwo. Nie wiem, czy wiesz, co znaczy słowo bezpieczeństwo. No już, znaczy? już wiem. Bez pieczy. Czyli tak. Bez opieki. I teraz my bez przerwy powtarzamy. Chcemy poczucia bezpieczeństwa. Chcemy, no to macie, to mamy, tak? To macie poczucie bezpieczeństwa, czyli nie macie poczucie zaopiekowania. Czyli nie macie tego właśnie, tej ochrony, tak? Dlatego, że chcecie poczucie bezpieczeństwa. Jak ludzie zaczną zwracać uwagę na słowa, tak zaraz zaczną inaczej mówić i zacznie się wszystko zmieniać dookoła nich. Cała energia. W kościele nieopatrznie prawdę powiedzieli, bo był taki psalm: miej nas wiecznie w swojej pieczy, królu i sędzio człowieczy. I mieć kogoś w pieczy jest prawidłowo, natomiast być sędzią tu już się pomylili, bo jak robimy coś złego, to sami siebie osądzamy i prawo przyczyny i skutku, te galaktyczne prawo, tak również działa na nas, jak i na każdego, który tutaj mieszka w tym domu, a w domu naszego Ojca Niebieskiego mieszkań jest wiele i w tym mieszkaniu akurat obowiązują takie reguły i każdy jest tym regułą jakby, jak to się mówi, tam się podporządkuje. No nawet może nie podporządkowany, tylko że oddziaływują na niego tak samo, bo właśnie te boskie światło, ta cała moc, która tu schodzi, ona właściwie nikogo nie podporządkowuje, tylko zachęca do życia w tym boskim porządku. Jeżeli ten boski porządek tutaj jest zachowywany, to my mamy życie spełnione w pieczy, w szczęściu, w radości, we wszystkim, co najlepsze, tak? I właściwie myśmy mówili o tym, że boski porządek jest zawsze tak łatwy, on jest taki prosty, tak? Nie wystarczy, nie trzeba dużo wysiłku, żeby być dobrym człowiekiem, tak, żeby być prawym człowiekiem, tak. Jednym z takich właśnie składowych tego boskiego porządku, w moim mniemaniu, mogę się mylić, i dlatego mówię, że to jest moje mniemanie i podejrzewam, że ty jesteś na tej samej, na tych samych falach, jest przekazywanie informacji dalej, jeżeli ona tobie służy. Ja widzę, jak z tobą rozmawiałem, to jeszcze dobrze, żeśmy nie zaczęli rozmawiać, ty już gdzieś tam szperasz, a może by to, a może to, trzeba wesprzeć to, zrobić to. Masz to jakby takie wrodzone. To jest też przywara anielskich ludzi, jakby cecha, cnota, właśnie chęć niesienia pomocy, tylko żeby nieść pomoc, ja zamieniam na wsparcie, bo pomoc też nie jest dobra, bo jeżeli niesiesz pomoc, to za chwilę jest pomocy i znowu człowiek się podpiera na dziąsłach, tak? No właśnie, bo znowu te słowa widzisz, pomocy, tak? Tak? A my mamy swoją własną moc. My możemy się dzielić z innymi, a ja najbardziej lubię dawać wędkę, a nie rybę. Więc dlatego ważne jest dla mnie, żeby ludzie dostali tą informację. Ja sieję nasiona wiedzy, a każdy robi z tym, co chce. Dlatego, że my mamy wolny wybór i my możemy dokonać tego wyboru. I jeżeli nasza dusza już dokonała jakby tego wyboru pierwotnie i my jako nasza dusza również, wszyscy razem jakby, dokonujemy wyboru w naszym życiu, to są pewne takie rzeczy, do których osoby trzecie nie powinny absolutnie ingerować, absolutnie. I to jest właśnie, na przykład, jest to nasze życie. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że każdy przeżywa swoje życie sam.
I nie możemy nikogo zmuszać do niczego. My możemy dać mu informację, możemy mu podać rękę, możemy mu dać wędkę, ale my nie możemy za niego tego zrobić. Dlatego nie mamy prawa nikogo do niczego zmuszać. I tak jak ja nie mam prawa zmuszać nikogo, żeby był zdrowy, bo być może on wybrał sobie gdzieś tam wcześniej, że musi jakąś chorobę przejść, żeby coś zrozumieć, że musi przejść jakiś trudny związek, żeby coś zrozumieć, żeby czegoś doświadczyć. Dlatego tutaj nie możemy nikogo do niczego zmuszać, ale możemy dawać informacje, że jest coś takiego, jest zeolit, jest chloryla, jest, mamy możliwość, żeby wyciągnąć ze swojego organizmu metale ciężkie, oczyścić je, a wtedy żyć w spokoju, bo one idą do mózgu. Jeszcze chciałam właśnie powiedzieć tutaj o chloreli przy okazji mózgu, że jest, chodzi po sieci taki fake, że chlorela nie jest chelatorem, dlatego że zawiera tylko jeden tiol w sobie. Natomiast chlorella pyrenoidoza sorokiniana faktycznie jest chelatorem. I ona tak naprawdę usuwa metale ciężkie. Chelator to jest taka substancja, która wyłapuje i usuwa z organizmu niepożądane substancje, na przykład właśnie metale ciężkie. Natomiast te tiole, o których jest mowa, to są takie molekuły, które zawierają atomy siarki, potrafią wiązać je z metalami. I tutaj chodzi o to, że niektórzy mówią, że chlorela ma tylko jeden tiol, a tak naprawdę jeden tiol, tiol to jest w ogóle cysteina. A chlorella, ponieważ cysteina występuje we wszystkim, tak naprawdę we wszystkich białkach roślinnych, białkach zwierzęcych i w naszym organizmie, również w naszych komórkach. No i teraz nie możemy się pozbyć tej cysteiny, bo jak jest w nadmiarze, to oczywiście jest źle, ale nie możemy się jej pozbyć, no bo byśmy musieli umrzeć. Natomiast ta cysteina to jest właśnie nieesencjonalny aminokwas, który występuje wszędzie, ale chlorella zawiera drugi tiol, czyli dwa tiole i ten tiol, w tej, ta cysteina w tym wariancie dwutiolowym nazywa się cystyna. W związku z tym chlorella jest naprawdę prawdziwym chelatorem. W związku z tym usuwa metale ciężkie, wchłania je w swoją błonę komórkową i je po prostu usuwa. I tak jak tutaj przy naszej rozmowie wspomnieliśmy, no chlorella też ma rozwarstwioną tą błonę białkową, czyli ty powiedziałeś, że jest mikronizowana. Ona ma po prostu naruszoną błonę białkową, dzięki której ta błona białkowa wciąga w siebie metale ciężkie i pochłania metale ciężkie, wiąże je. Natomiast dzięki również rozwarstwionej błonie białkowej jest w stanie usunąć z organizmu to, co ma najlepsze, czyli ze swojego środka, z jądra, to, co ma najlepsze, czyli ten czynnik wzrostu CGF i różnego rodzaju, i białko, i różnego rodzaju substancje, które nam są potrzebne do życia. No i teraz, jeżeli mamy taki chelator, który nas oczyszcza i odżywia, to w takim razie możemy na spokojnie sobie żyć. I wiemy, że jesteśmy w pieczy. W pieczy. Tak, dokładnie. No. Widzisz, pięknie, że ty to wszystko powiedziałaś, bo ja ci chciałem pozadawać właśnie te pytania odnośnie tych różnych fake newsów i tak dalej. I ty już pięknie to wytłumaczyłaś, tak samo z tymi tiolami, bo wiesz, to się później zrobi, jeżeli człowiek tego nie dopowie, rozgardiasz taki informacyjny. Zresztą też wiemy, że w sieci też krążą różnego rodzaju błędne informacje, które nie są za optymalne, bo jak się zrobi takie pomieszanie z poplątaniem i się jabłka z gruszkami pomiesza, no to później naprawdę nie wiadomo, jak z tego wszystkiego wyjść, a dobrze jest od czasu do czasu zrobić takie małe zresetowanie, poukładać to wszystko i iść znowu w tym kierunku. I co jeszcze tak zauważam u ciebie, Aniu, że ta chlorella naprawdę dobrze na ciebie wpływa. Ja widzę, jaką ty masz świeżość umysłu. Właśnie takich ludzi nam potrzeba, którzy w taki prosty, przyswajalny sposób mogą powiedzieć o rzeczach, być może dla zwykłego Kowalskiego troszkę trudnych, tak? A no bo wiesz, jeżeli hoduje się nas na telewizorni, tak, i na systemie szkolnictwa akademickiego, no to z całym szacunkiem dla ludzi, którzy podjęli tą drogę i szkolili się przez lata i zrobili sobie ten trud,
ale oni mają w głowach i w organizmie i w strukturze komórkowej, w tej pamięci, mają tyle doktryn zaaplikowanych, że takie coś usunąć, to niekiedy nie starczy po prostu życia. I dla tych ludzi, tych takich bardzo wysoko wystudiowanych i tak dalej, niejednokrotnie trzeba tą alternatywną wiedzę przedstawić, ja to mówię najbardziej, najlepiej jak tylko potrafię, jak małemu dziecku w przedszkolu, żeby mógł przyswoić sobie tą alternatywną wiedzę, bo można mówić o zielonych ufolutkach, można mówić o plejadianach, o jakichś tam podziemiach i tak dalej, co się tam wszystko robi. Jeżeli się tych nie drasnęło nawet cienia tej informacji, to można tylko spodziewać się, że ci ludzie powiedzą, no tak, dobrze by było ich pozamykać, bo jeszcze mogą tutaj nam zgorszenia narobić, tak? I dlatego takie kłębowisko się niejednokrotnie w tym internecie wytwarza. Zauważamy, że się po prostu ścierają. Ja teraz niedawno też odkryłem takich kawalarzy, którzy nas podsumowali, że mi szczęka opadła. No ale to wiesz, bawmy się tym i bądźmy po prostu radośni. Nie dajmy się sprowokować, bo to też są i jeżeli ktoś coś do nas mówi, i na przykład wyzywa cię, jaka tam jesteś, taka, siaka i owaka, no to on jednocześnie przyniósł z sobą informację o jego stanie umysłu i świadomości, tak? To też jest, on jakby podpisał się pod tym, aha, jestem tym i tym, tak? I to też jest dobre, trzeba temu gościowi podziękować, że po prostu nie pytając już przedstawił się, tak? I wtedy możemy wiedzieć, jak mamy z nim rozmawiać, tak? Tutaj chodzi głównie o to, że my mamy takie rzeczywistości, na jakich wibracjach nadajemy. Jeżeli ktoś ma rzeczywistość, której nie chce nawet być, w której się nie odnajduje, która go drażni, która go gdzieś tam kuje i on źle się w niej czuje, on po prostu jest na takich wibracjach. Jeżeli podniesie te wibracje w jakikolwiek sposób, niech słucha muzyki 432 Hz, niech chodzi na koncerty gongów, niech medytuje, niech właśnie je czyste pożywienie, które nie ma chemii, niech odtruje sobie szyszynkę i wtedy jego poziom wibracyjny bardzo mocno wzrośnie. Jeżeli wzrośnie, to zmieni mu się rzeczywistość, a wtedy on nie będzie czuł żadnej przyjemności w tym, żeby komuś dowalić, żeby komuś dokopać, czy słownie, czy niesłownie. On nie będzie żył w tej rzeczywistości, która nie przynosi mu wysokich wibracji. Ja wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, o, żyjemy w czasach wojny, żyjemy w czasach pandemii, żyjemy w czasach takich. Tak, to jest zewnętrzny świat, ale nasz świat wewnętrzny wcale tak nie musi wyglądać. Ja, proszę Państwa, przez całe te 2 lata nawet poszłam do sądu bez maseczki, na policję bez maseczki i to była taka śmieszna sytuacja, dlatego że nawet jak byłam ze znajomymi w sklepie, to ci znajomi zostali wyproszeni ze sklepu za brak maseczki, a ja po prostu wchodziłam i koniec. Ale wiecie, dlaczego tak się dzieje? Wiesz, Zygfryd, dlaczego się tak dzieje? No. Bo jak człowiek śmierdzi strachem, to go zauważają. Tak. A jak nie ma w sobie strachu i się nie boi, to po prostu oni go nie widzą, najnormalniej w świecie nie widzą. Dokładnie, dziękuję Ci, jestem wdzięczny za to wytłumaczenie, lepiej bym tego nie zrobił. Ale to tak jest z takiej rzeczywistości, z takiego dnia powszedniego, natomiast teraz nagle zniknęło jedno, pojawiło się drugie, a więc co, ciągle nas coś zaczepia, ciągle coś, żebyśmy się bali, ciągle żebyśmy tą naszą uwagę, bo wiecie, że energia idzie za uwagą, tam gdzie dajemy uwagę, tam idzie energia, więc jeżeli dajemy uwagę na to, co jest na W, to tam idzie nasza energia, a kto ściąga tą energię z nas? Dlatego trzeba się zastanowić, kto żeruje na nas. Czy w ogóle ktoś ma na nas żerować? Czy nie lepiej jest zostawić tą energię dla siebie? Czy nie lepiej jest mieć super wspaniałe życie? Ja pomimo wszystkich tych rzeczy, które są na zewnątrz, w środku mam wspaniałe życie, wspaniały świat. Jestem zdrowa, żyję w obfitości, wśród wspaniałych ludzi, wśród przyjaciół, poznaję nowych ludzi, takich właśnie jak Zygfryd na przykład. Więc jakby, widzicie? A wszystko, co dajecie, to wraca zwielokrotnione.
Tak jak powiedziałeś, w związku z tym trzeba dawać właśnie radość, miłość, życzliwość, to dobre słowo, a wtedy ono, to wszystko powróci do Was. Ono nie musi wrócić w tej samej formie. Ono może wrócić do Was w postaci zdrowia na przykład, albo w postaci życzliwych ludzi. Ja teraz będę robiła takie spotkania dla kobiet na przełomie kwietnia i maja, gdzie na takich spotkaniach będziemy się uczyć tego, jak spełniać marzenia, gdzie będziemy się uczyć tego, jak z przestrzeni serca podchodzić do życia, jak zwiększać wibracje. Będzie to też takie spotkanie pięciodniowe w ogóle, taki turnus, wyjazd pięciodniowy, gdzie te 15-20 kobiet, bo to będzie, przepraszam, ale kobiece spotkanie. I na tym turnusie będziemy właśnie po pierwsze na diecie zielonkowej, czyli sok z trawy jęczmiennej, chlorela, ewentualnie surowe warzywa i owoce. Jak ktoś nie wytrzyma, to zupa warzywna, ale będziemy na diecie, tak żeby można było mieć piękną sylwetkę, dobrze się ze sobą czuć. Będą różnego rodzaju fascynujące doświadczenia, takie jak masaże, spa, siedzenie w bąbelkach, nordic walking, czy jazda na rowerach dookoła jeziora, bo to akurat będzie w Czorsztynie, także koło jeziora wokół Czorsztyńskiego. W związku z tym tam na takim naszym właśnie spotkaniu będziemy mogły się nauczyć tego, jak żyć w lepszym świecie, jak korzystać z niego i jak nie dopuszczać do siebie tych właśnie złych wiadomości, złych informacji, czy tego coś, co nam obniża wibracje. Także tutaj jest super hotel, on się nazywa Eco Resort Spa w Czorsztynie. Zresztą serdecznie zapraszam, bo jest świetny ten hotel i powiem Wam, że on tam się ajurwedą, wszystko, masaże ajurwedyjskie. No super, nie chcę już tu robić reklamy, ale tam będziemy się widzieć, dlatego skorzystamy z tego w pełni. Natomiast tak musimy żyć. I jak się teraz wszyscy nauczymy, zobaczcie, jak 20 kobiet dostanie taką wiedzę, a one pójdą z tą wiedzą do innych, to co się stanie? To właśnie to, co mówisz, Zygfrydzie. Będziemy się dzielić tą wiedzą i tą radością życia. Tak ma być. Zgadza się. Jejku, no same tyle dobrych wiadomości, jak to wszystko unieść. Jest naprawdę no super. No właśnie, myślę, że musimy się spotkać na jakimś drugim odcinku. To opowiem jeszcze fajne rzeczy, takie właśnie jak spełniać marzenia i tak dalej. Dzisiaj, tak mi się wydaje, wiem, że jesteś prowadzącym i to ty musisz zakończać, ale właśnie za sekundkę. Jeszcze troszeczkę mam, ty musisz zaraz zmykać, to jeszcze parę minut. Powiem ci, to co ty przedtem powiedziałaś odnośnie tego, że nie powinniśmy kierować tej energii, tej uwagi w kierunku W. I zobacz, jakie to jest wszystko banalnie proste. Też długo się zastanawiałem, jak tu ten rozgardiasz, ten cały bałagan ziemski, ten tak zwany z książek podróżników określany mianem dramat ziemski, jak ten dramat ziemski powstał i jak go zakończyć. I powiem ci coś, Aniu, my go zakończymy teraz. My to teraz robimy. Ja jestem tego tak przekonany, jak o tym mówię, to mi się włosy na głowie teraz jeżą, bo ja wiem, że jesteśmy na odpowiedniej drodze. Zrozumieniem do tego moim i chętnie przekazuję to dalej było, że my mamy tylko dwie frakcje, pozytywną i negatywną. Nie ma nic poza tym. I nasza frakcja jest połączona ze źródłem. Tyle też już wiemy, ale uświadomić to sobie, żyć w boskim porządku, to jest zrozumieć, żeby wszystko, co jest negatywne, można sobie na przykład zobaczyć w książkach kościelnych siedem grzechów głównych. To już jest ten zarys, w co nie powinniśmy wchodzić. To nie jest dla nas. Wywalić to po prostu z przestrzeni. Jeżeli to pozostawimy i będziemy w tej na przykład radości, w tej obfitości, w tym szczęściu, ale z takim szerszym spojrzeniem na to wszystko, to zauważamy, że mamy stałe połączenie ze źródłem, czyli mamy dostęp do nieograniczonej energii. Tak. Tamta strona, tam chcesz powiedzieć coś? Nie, chcę powiedzieć, że masz rację, że tak. A ta druga strona, ta negatywna, ona jest przedstawicielem kolektywu, który utracił swoją tożsamość i świadomość, że jest również połączone, było połączone ze źródłem w obrębie źródła. Teraz oni chcą wytworzyć
coś dla siebie, ponieważ się pogubili, ich tożsamość została utracona. To tak, jakby ktoś zginął w lesie i zapomniał, jak się nazywa. Oni tak teraz funkcjonują. I żeby przeżyć, potrzebują mieć energii, do której zagubili dostęp, więc muszą wampirzyć, oni muszą to robić. I teraz, jeżeli my wchodzimy w ich grę, automatycznie oni mają connection do nas. W momencie, jak my ten connection po prostu odcinamy, zabraniamy dostępu do tego, oni mają wielki problem. Oni mają wielki problem. My nic nie robiąc, tylko wypowiadając swoją wolę, że dosyć tej zabawy, tak, zmieniamy ten biegun, oni mają wielki problem. I teraz my, odcinając się od nich, od tego wampiryzmu, po prostu dajemy im wielką życiową szansę zmiany polaryzacji. Mogą powiedzieć, w porządku, nie mamy już innego wyjścia, albo idziemy do źródła, albo po prostu w zaparte robimy wszystko na wspak, żeby jeszcze ewentualnie coś ugrać. I to właśnie ma miejsce teraz tutaj na ziemi, wiesz, że my, zobacz, jak się wszystko rozchodzi. My jesteśmy tym kolektywem, który to zaczyna rozumieć, a przeciwna strona próbuje na wszelką stronę jeszcze jakąś demię, jeszcze wywołać kolejny jakiś wariant, jeszcze nas uraczyć jakimś W i tak dalej. Wszystko spala na panewce, ale oni jakby, bo informacja już nie przepływa. W boskim porządku od samej góry do samego dołu przepływa swobodnie informacja. Tam jest brak tego przepływu, no możesz mówić jak roch o ścianę, nie przemówisz, tak? I to jest właśnie to, żeby zrozumieć, że przestajemy to zasilanie podkręcać, automatycznie wszystko się naprawia samoczynnie. To jest boski porządek, naprawdę na najwyższym poziomie. Tu masz rację, zgadzam się z tobą. Jak ktoś potrzebuje jakiegoś wspomagacza, to są afirmacje jam jest. I taka moja ulubiona, jam jest siłą, odwagą i mocą. Kroczeniu naprzód przez każde możliwe doświadczenie i pozostają radosnym, wzniesionym, pełnym pokoju i harmonii w każdym momencie. I używam tej afirmacji zawsze, jak tam coś jest trudnego wokół mnie i wtedy mam tą ochronę, sama siebie mogę chronić, ale jest to taki wspomagacz, także ja serdecznie to faktycznie Państwu i Tobie również polecam. Po prostu dbajmy o siebie, oczyszczajmy swoje ciało wewnętrzne, zewnętrzne, jeszcze jedno ciało następne, po prostu żyjmy w czystości. Tu jest taka książka, swego czasu kupiłem, Wampiry energetyczne, od pani doktor Krystyny Notrup i tam jest właśnie opisane, jak właśnie działają te, tu z tyłu tak wygląda, jak działają właśnie te mechanizmy, jak ludzie się nawzajem zatruwają energetycznie. Też tak jest, że ta zasada tej kwarantanny 6666 sprzed 450 miliardów lat, jak ci upadli aniołowie stworzyli ten konstrukt oprawca i ofiara, to trwa do dnia dzisiejszego. Oni chcieli naprawić to, co utracili, a jeszcze bardziej się pogrążyli. I zobacz, my często mamy takie relacje, takie partnerstwa, gdzie jeden drugiego gnębi, a ten drugi cichutko jak trusia siedzi i zezwala na to. Jeżeli to zrozumiemy, to można bardzo szybko się z tego otrząsnąć, bo wyjście z tego powoduje, że temu, który kata odgrywał, też się pomaga. My nie powinniśmy się nienawidzieć, tylko zrozumieć i zaakceptować drugiego. Wszystko się naprawia automatycznie, ale akceptacja to nie jest, jeżeli ktoś młotkiem po głowie drugiego wali, to znaczy, że mu na to zezwolić, aż dziurę zrobi, tylko zabronić to i zaakceptować, że taki gość też jest. I on, jak będzie miał odcięty dostęp energii, on sam się zmieni, bo nie będzie miał innego wyjścia.
jakie to banalne. To jest właśnie proste. Piękne. To jest właśnie piękne i tak możemy naprawdę pomagać ludziom się zmienić. Ale nie możemy ich zmienić my, ale możemy im pomagać i możemy im podać tą pomocną dłoń, tak? I pokazać drogę, do której mamy iść. Tak. Ja tutaj, Aniołku, na samiutki koniec tylko odczytam to, co przeczytałem w tym jednym wpisie tutaj. Jest taka fajna informacja. Du kannst negative Menschen nicht durch deine Positivität verändern. Sei höflich, tritt zur Seite und lass das Leben ihr Lehrer sein. Czyli negatywnych ludzi nie można zmienić swoim pozytywizmem. Mamy być przyjemni, mamy stanąć z boku i pozwolić życiu być ich nauczycielem. Jeżeli masz, Aniu, coś do powiedzenia, to bardzo bym cię prosił, żebyś jeszcze powiedziała. Tu mi się coś znowu załączyło. Ja bym chciała wszystkich Państwa zainspirować do tego, żebyście się wszyscy wzięli za siebie, to znaczy, żeby podnosić sobie wibracje, żeby oglądać, słuchać pozytywnych rzeczy, ale też, żeby wiedzieć, bo wiedza to jest ważna rzecz, wiedzieć, co jest się dookoła dzieje, wiedzieć, czego nie chcemy, żeby było, a skupić się na tym, co chcemy, żeby było. Chciałam też zaprosić, może Państwo będziecie mieli okazję i ochotę obejrzeć inne moje filmy, to na stronie czystejedzenie.eu można zobaczyć jeszcze inne moje filmy, w których mówię właśnie czy o spełnianiu marzeń, czy o zielonkach moich, czyli o soku z trawy i chloreli. Także gdybyście mieli chwilkę i zaglądnęli, to może coś tam Państwo skorzystacie. Ja Ci, Zygfrydzie, chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, że była taka możliwość, żeby wszystkim Państwu to pokazać, żeby powiedzieć, żeby można było im dać nadzieję na to, że jest dobro na ziemi i wiecie Państwo o tym, że jest. Tylko, że to zło próbuje nas tutaj przechwycić i próbuje nas gdzieś wciągnąć po prostu w tą uwagę, żebyśmy uwagę skierowali na nie. Ale jeżeli skierujemy uwagę na dobro, na światło, na radość, obfitość, to wszystko w naszym życiu zaistnieje. Jeszcze, Aniu, powiedz na sam koniec, że dlatego, że masz taki szeroki wachlarz zainteresowań, my sobie jeszcze w kolejnych audycjach, bo na pewno będą się pojawiać, będziemy mówić też o wysoko i niskowibracyjnych roślinach. Jestem szczęśliwy, że udało mi się kogoś zdobyć, kto o tym mówi, bo twoim jakby konikiem jest zdrowe odżywianie i tutaj znowu po raz kolejny wpadłaś w otwarte drzwi do mnie. Z pewnością porozmawiamy sobie o tym. Jeżeli będą jakieś informacje, które ludzie będą chcieli pozyskać, to pod tym filmem można... Może link, może mój mail, ewentualnie mojego maila możemy podać pod linkiem, tak jakby ktoś miał pytania czy coś. No i tą stronę Czyste Jedzenie. Tam jest dużo odpowiedzi na pytania różne. Dobrze, super. No cóż, no to wypadałoby na sam koniec jeszcze powiedzieć, że Ania będzie na naszej enklawie światła, którą organizujemy za miesiąc, tak? I tam będzie o tych wszystkich pięknych rzeczach mówić. Także jestem pewien, że przypadła Wam do gustu. Chcecie ją zobaczyć na żywo? Zapraszam do nas. Ja też zapraszam serdecznie i ściskam Państwa ciepło i do przytulenia na naszej imprezie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo, jestem wdzięczny, Aniu. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymaj się. Pa, pa. Pa.